To, co teraz pokażę, to zdecydowanie jeden z najdziwniejszych komentarzy, jakie kiedykolwiek otrzymałem. W 2019 popełniłem cover piosenki PewDiePie'a Beach Lasagna, pozmieniałem trochę znaczenia tekstu według własnego uznania, nie wyszło wybitnie, nie wyszło tragicznie i wśród najróżniejszych komentarzy, pozytywnych, negatywnych, pojawił się ten. Prawie wszystko jest źle. Czemu ludzie dają się tak manipulować? A co do twórcy filmu, powiem tyle. Idź się poucz angielskiego. Na co odpowiedziałem? Zajmuję się tłumaczeniem piosenek od paru lat i wszystkie decyzje, które podjąłem, były w pełni świadome. Bardzo ciekawi mnie, jak ty byś przetłumaczył wszystko tak, by zachować rymy, a przede wszystkim rytm. I teraz kojarzycie tego mema What happened if we used 100% of our brains? 100%? Yes. No ja bym nie tłumaczył, bo znam angielski i wolę słuchać oryginał, niż sobie tym zawracać dupę. Tak jak każdy, kto ogląda PewDiePie'a. Przecież każdy, kto go subuje, zna angielski. Kto pierwszy powie mi 30 rzeczy, które są nie tak z logiką tego kolesia, dostanie uścisk dłoni prezesa. Koleś mówi, że coś zostało zrobione źle i kiedy zadaje mu się pytanie, jak on by to zrobił, twierdzi, że on w ogóle by tego nie zrobił. Wyraźnie również wychodzi z kompletnie błędnego założenia, że ludzie słuchają polskich coverów, żeby się dowiedzieć, o czym jest oryginalny tekst? Niż sobie tym zawracać dupę, jak każdy ogląda PewDiePie'a. Przecież każdy, kto go subuje, zna angielski. W jednej z wesołych twórczości tłumaczy nawiązywałem już do tego polskiego covera. Cover wygenerował dość dużą, dużą ilość komentarzy, które twierdziły, że ej, czemu nie przetłumaczyłeś Beach Lasagna? Przecież Beach Lasagna znaczy wykór... Vista Lasagna, co było spowodowane tym, że pod oryginalną piosenką ktoś dodał polskie napisy, w których Beach Lasagna zostało tak właśnie przetłumaczone, więc potem dziesiątki, jeśli nie setki, jeśli nie tysiące osób były przekonane, że to tłumaczenie, wykór lasagna, jest w jakiś sposób oficjalne, słuszne. Mimo, że nie ma do tego podstaw, ponieważ po prostu ktoś sobie coś takiego wstawił. I te liczne komentarze twierdzące, że Beach Lasagna to wykór lasagna, są dowodem na to, jak bardzo ludzie polegają na napisach pod filmami. Oglądanie zagranicznych youtuberów wcale nie znaczy, że zna się świetnie angielski. Stosunek tego użytkownika do polskich coverów można trochę przyrównać do osoby, która widzi wędkarzy i zachodzi w głowę, czemu ci wędkarze wędkują. Może są biedni i dlatego chcą sobie złapać rybę na kolację. Może nie wiedzą, że w sklepie są ryby, które mogą sobie kupić. Więc podchodzi do nich i mówi, że źle łowią, a gdy oni go spytają, a jak ty byś łowił, odpowiada, że on nie będzie sobie tym zawracał dupy, bo on sobie pójdzie do sklepu i kupi. Akurat w Lidlu jest promocja na karpia, może jeszcze się z kimś pobije. A w ogóle to on ma mnóstwo hajsu, żeby sobie kupić wszystkie ryby w sklepie, zresztą jak każdy, kto jada ryby. I nawet przez chwilę nie przyjdzie mu na myśl, że te osoby są tutaj dla zabawy, że łowienie ryb sprawia im przyjemność. Kolejny przykład czegoś, co mogę określić jako ponura antytwórczość nie tłumaczy, nietwórczość antytłumaczy, to rozmaite sytuacje, w których osoby znające jakiś język, i zazwyczaj jest to angielski, będą twierdzić, że tłumaczenie danej rzeczy jest niepotrzebne, bo przecież można znać angielski. Jest coś takiego, że jeżeli zna się oryginalny język, to dobrze jest z danym dziełem obcować właśnie w tym obcym języku. Tylko że jest różnica między stwierdzeniem, że no może tak byłoby najlepiej, a takimi przypadkami, kiedy osoby już dobrze znające dany język twierdzą, że ale po co jakieś tłumaczenie? Przecież wystarczy znać język. Takie osoby wychodzą z bardzo wygodnej dla siebie pozycji, ponieważ posiadają pewną umiejętność, mocno pomijając fakt, że wykształcenie jej często zajmuje lata. Często też kompletnie ignorując to, że wiele osób jest młodych i na przykład dopiero zaczyna swoją przygodę z językiem. Jest gdzieś tam w pierwszym akcie, podczas gdy oni są w dziesiątym. To jest coś na zasadzie, jeny, po co ludziom jakiś hydraulik? Przecież wystarczy się na tym znać. Kiedy słyszę coś takiego, że ale po co tłumaczyć, wystarczy znać język, mam ochotę zaprosić taką osobę na wieczór filmowy. Tylko że na tym wieczorze wszystkie osoby będą idealnie znać chiński. I film, który będziemy oglądać, również będzie całkowicie po chińsku. I kiedy ta osoba zwróci uwagę na to, że nie za bardzo rozumie, co się dzieje, wszyscy spojrzą na tę osobę zdziwieni i stwierdzą: przecież wystarczy nauczyć się chińskiego. Co ty, gościu, nie posiadasz umiejętności, którą ja posiadam? My ludzie
bywamy leniwi. Wiecie czemu różne grupy, które posiadają różne idee, często nie mogą się dogadać? Między innymi dlatego, że zmiany, które proponują, wymagają poświęcenia czegoś od wszystkich, tylko nie od samej grupy, która te zmiany proponuje. Tworzy to bardzo wygodny światopogląd, w którym, żeby świat był lepszy, ludzie muszą się zmienić swoje przyzwyczajenia, nastawienie. Ale na szczęście my już je przyjęliśmy, więc my nie musimy nic robić, my tylko mówimy innym, żeby się zmienili. I ten problem jest obecny w nieważne jakim środowisku. I właśnie dlatego uważam, że wow, co się stało, od tego całego social reaktora czapka mędrca zyskała jeszcze więcej mędrcowego dripu? Gdybyśmy chcieli, moglibyśmy określić to mędripem. W każdym razie przerwałem nagrywanie filmiku, teraz wznawiam ponownie, ale mimo przerwy i całego czasu, który minął pomiędzy nagrywkami, w dalszym ciągu nie wymyśliłem, do czego właściwie zmierzam. Być może jest to film o tym, żeby nie być dupkiem, jeśli masz jakąś wiedzę lub zdolności, powinieneś raczej użyć jej, by zmienić świat na lepsze, albo przekazać te umiejętności innym, by też mogli się nimi cieszyć, wyciągnąć do nich pomocną dłoń, zamiast traktować je jako coś, co służy tylko temu, byśmy my czuli się dobrze i mogli na podstawie tych umiejętności porównywać się z innymi, stawiając się wyżej na jakimś wyimaginowanym podium. Może to o tym jest film? A kto wie, może to film o tym, by nie traktować samych siebie jako statusu quo. Byśmy pamiętali, że chociaż nasze życia są wszystkim, co znamy i to, co nas dotyczy, traktujemy często jako wyznacznik normy, to jednak inni są inni, często na sposoby, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Rzeczy oczywiste dla jednej osoby nie muszą być oczywiste dla drugiej. I na odwrót, być może to o tym jest film. Ale z drugiej strony obawiam się, czy to nie jest zbyt oczywiste przesłanie, co sprawia, że w jakiś sposób chcę drążyć dalej, szukać, o czym jeszcze może być to film. A w ogóle to potrzebuję trzymać w ten sposób ręce, ponieważ jeśli nie trzymam ich w górze, moja twarz świeci się jak wypolerowane psie jądra. Chciałbym zakończyć w pozytywny sposób, a jako że otworzyliśmy ten film top 1 niezgadzable komentarze w historii kanałów, to byłoby na miejscu zakończyć jakimś miłym komentarzem. I tutaj mam wielkie szczęście stać w obliczu problemu niewiedzenia, który wybrać, ale wśród takich, które mi zawsze gdzieś tam grzeją serduszko, zawsze był pewien komentarz spod filmu o głębokich cytatach z internetu. I w ramach przypomnienia, pod koniec tego filmu zebrane zostały różne super ultra głębokie cytaty i ułożony z nich został jeden w miarę do logiczny ciąg czytany w mega dramatyczny sposób. I chociaż było to już 5 lat temu, do dziś pamiętam, jak przeczytałem to. Chciałam ci podziękować. To, co teraz napiszę, jest bardzo dziwne, ale od paru tygodni, kilka razy w ciągu dnia włączam sobie końcówkę tego filmiku. No i słucham tego wszystkiego ciągle i ciągle. Ktoś sobie pomyśli, głupie cytaty, tylko niedojrzałe dzieciaki się na nie łapią. Ale tutaj jest to pokazane tak, że mnie to jakoś podnosi na duchu. Ta muzyka w tle, twój głos i przede wszystkim kolejność tych głębokich cytatów. Ta ich treść, która idealnie uderza w moje serce. To bardzo dziwne dla mnie, bo przecież sama miałam bekę z takich cytatów. Ale niektóre są serio dobre. Gdy pierwszy raz trafiłam na ten filmik, po raz pierwszy od długiego czasu uśmiechnęłam się. Tak szczerze. I za to właśnie pragnę podziękować, że codziennie przez twój filmik podnoszę się na duchu. Przez głupie tekściki. Daję radę. Jest to miłe uczucie na sercu. Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam i dziękuję, ponieważ nastąpiło tu takie perpetuum mobile i mnie te słowa również od lat podtrzymują na duchu. Dziękuję za obejrzenie tego surranta. Szukam czegoś nowego, bardziej chillowego, więc jeśli pod tym filmem dobijemy do 4 lajków, uznam to za znak, że być może warto iść dalej tą drogą. Dziękuję patronom, matronom i wszystkim szwadronom za wspieranie kanału UanBator i pamiętajcie, że tylko legendy słuchają paplaniny na koniec. Na razie. To miało tak zupełnie zniknąć, nie? Że jakby robi się zupełnie kosmos bez tych tak jakby syfków. Miłego dnia. Woo.